Dzień dobry, witam was, moi drodzy, cześć, ja jestem Nexus, to jest kanał Nexus Live i znajdujemy się na Wrath of the Lich King Pre-Patch. To jest mój start w Pre-Patch Wrath of the Lich Kinga, mamy wszystkie już zmiany, możemy nawet zrobić sobie postać. Mamy tutaj już również pozmieniane body type'y, więc możemy wybrać sobie, moi drodzy, jaki typ ciała nas interesuje, żeby móc... O, proszę bardzo, tutaj mamy body type, już nie ma płci, mamy teraz body type. To jest coś, co właśnie zostało wprowadzone tutaj, wszyscy tego potrzebowaliśmy i spoko, jest dobrze. Następnie możemy sobie już zrobić również postać... Czy my możemy zrobić? Możemy zrobić postać Death Knighta, w ogóle nawet jak w oryginalnym Wrath of the Lich Kingu buguje się ten ekran robienia postaci. To jest dokładnie tak zawsze było, że ta postać Draeneya zawsze była taka kurde do góry i jest taka kurde zbugowana, taka duża. Ja pamiętam, że tak właśnie było. Tutaj chyba Tauren jest ok, ale Draeneya właśnie coś tam było nie tak z tym. Zrobimy sobie na pewno jakieś DK'a, ale może nie teraz. Myślę, że najpierw wejdziemy sobie na mojego Nexurka, zobaczymy jak to tam wszystko będzie wyglądać. Musimy ogarnąć się. Musimy teraz ogarnąć sobie talenty. Może zobaczymy, kurczę, jak się strzela takim survival hunterem. I też przy okazji w ogóle... Czekajcie, talent has been reset. Mamy już, zobaczcie, kurde, achievementy! O, ile mam achievementów? 11 tysięcy. Ha, chciałbym. Moi drodzy, z 1135. 200 daily questów complete. O, ale tutaj mamy rzeczy, kurde, jakieś questy. Tutaj equip Harry Spilton Gigantic Bug. A, ja kupiłem chyba ten gigantic bugu. Mamy tutaj equip Atabard. Dobra, to jest tutaj reach level 80. Raise, o Jezu, skille do 400, ale to jest dopiero na maksymalny level. Tu jest, widzę, że unarmed, czyli walka pięścią. Mamy, patrzcie, 100 golda mi tylko brakuje, żeby mieć tego. Got my mind on my money. Fal 65 yardów, żeby nie zginąć. Visit barbershop i GT1. Za chwilę to sobie zrobimy w sumie. Czemu nie? Masz jakiś fos? Co to znaczy fos? Bo nie ogarniam. Equip tutaj, obtain a companion pet. A no właśnie, bo teraz, moi drodzy, właśnie! No właśnie, przecież są mi teraz kolekcje, moi drodzy. Nasze pety i mounty nie są już itemami w plecaku, tylko możemy się, zobaczcie, nauczyć tych mountów. I one trafiają do kolekcji. Ale super! Nice. Wow, umarł wraz z Anubarakiem. Plus jeden, moi drodzy. Anubarak nie wiedział o przewinieniach swojego króla Lich Kinga. Dobra, weźmiemy tutaj wszystkie nasze mounciki, które tutaj mamy. Hopcia, hopcia. Czy coś tu jakiegoś jeszcze mounciora mam? Tutaj mam Turbo Charge Fly Machine. Czy jeszcze jakiś mouncior tutaj znajduje się? Chyba nie ma. Chyba tutaj nie ma jeszcze żadnego. Ludzie, tu żadnego mounta nie ma. Mamy również pety. Pety również chyba możemy ten nauczyć się, bo pety mają osobną w ogóle swoją jakąś kategorię. Za chwilę dostaniemy najprawdopodobniej za to achievementy. Głośno. Dobra, już chyba nie ma więcej. Dobra, nauczmy się teraz mountów i możemy rozpocząć naszą kolekcję. Można kolekcjonować mounty w końcu. Więc teraz to będzie miało jak najbardziej znaczenie. A Money Warber, zobaczcie, też jest achievementem tak swoją drogą. Feat of Strength. Więc to jest też fajne. Turbo Charge Fly Machine. Weźmy sobie Ebon Gryfona. Weźmy sobie Swift Grey Rama. W takim razie. I jeszcze, moi drodzy, pety. Zaraz zobaczymy, jak wygląda ta kolekcja. Can I keep him? Zobaczcie, dostaliśmy teraz tego achievementa. Fajnie, fajnie. Jeszcze 100 golda musimy jakoś farmić i będzie naprawdę git. 15 unikalnych petów. Visit Barbershop. 10 unikalnych tabardów. Ja w zasadzie tabardów nie kupowałem. Tu 213 jakiś. Tu jest Needy Greedy. Wydawało mi się, że powinienem to mieć, ale widzę, że to jakoś nie do końca się ogarnęło. Obtain the keys listy below. O, ja pamiętam, ja te klucze zdobywałem kiedyś do tego achievementa. Ja go mam na retailu, więc będę musiał sobie spróbować go ogarnąć. To są jakieś chopery, nie chopery. Dobra, zobaczmy sobie kolekcję. W tym momencie, jeżeli wejdziemy sobie, to mamy oczywiście mounty w wygodnej, fajnej takiej kolekcji, więc możemy teraz przełączyć sobie to tutaj i powinniśmy móc, zobaczcie, normalnie sobie używać naszego mouncika i mamy teraz dodatkowe sloty. Z racji tego, że nie musimy kolekcjonować fizycznych przedmiotów. Dodatkowo kompaniony, również jakby rzecz uciążliwa, można by powiedzieć, dlatego że trzymanie tych wszystkich kompanionków była bez sensu, ale myślę, że też trzeba będzie pozdobywać jakieś sobie achievementiki, całkiem spoko. Zobaczmy, moi drodzy, barbershop. Można udać się do barbera. To pomieszczenie, ono tutaj nie było. Również w Stormwind znajduje się kolejny barbershop. Jest kolejny w Dalaranie, w Undercity bodajże i w Ogrimarze. To są jakby 5 miejsc, w których znajduje się barbershop. No i możemy z niego skorzystać. I proszę bardzo, możemy tutaj dostosować praktycznie większość rzeczy. To jest w ogóle nowość. Barbershop wcześniej był w stanie nam tylko zmienić włosy. Nie jestem pewny, czy twarz również można było zmieniać kiedyś. Na pewno włosy, kolor włosów, chyba twarz też, tak mi się wydaje.
jakieś tam inne takie rzeczy, ale koloru skóry, nie wiem, czy można było zmieniać. W każdym razie teraz zostało dodane wszystkie opcje, czyli w zasadzie całą swoją postać możecie sobie zmienić dowolnie. I moi drodzy, mogę zamienić swojego Nexusa Huntera, zobaczcie, w tą piękną krasnoludziczkę. Więc Barbershop po prostu przykuje mnie tutaj, widzicie, tu są takie ręce przykuje, tak, tu jedna ręka przykuta, druga ręka przykuta, bierze piłę i później wycina mi po prostu co trzeba, dodaje co trzeba i tego typu rzeczy. Więc możecie sobie tak naprawdę całą postać tutaj przebudować, dosłownie wszystko co chcecie, cała postać może być zupełnie na nowo zrobiona. Mamy tutaj mojego Nexusa, również tutaj mogę zmienić twarze, mogę zmienić hairstyle i przy okazji, co jest też ważne, myślę, to, że są również nowe hairstyle, których wcześniej nie było. Dla krasnoluda, dla przykładu, nowym hairstylem jest taki hairstyle. On wygląda troszeczkę jak hairstyle Humana, nie? Czyli takie, widzicie, takie włoski. Human też dostał te swoje anime, te włosy anime. Tutaj takie, zobaczcie, takie rondo na głowie można zrobić, nie? Tutaj jeszcze jakiś takiego księdza można powiedzieć. Nie wiem, czy to było już wcześniej, wydaje mi się, że chyba nie. To też jest jakby nowe, tak mi się wydaje. Więc możemy tutaj sobie skorzystać. Hairstyle. Dobra, weźmy hairstyle'a, zmienimy na jakiegoś ten, żeby dostać achievementa chociaż. Więc nieco zmienimy naszą postać. Zmienimy na taką, którą później też jeszcze gdzieś tam miałem. Skróćmy sobie troszeczkę brodę i może pokolorujmy sobie. Bądźmy jak Remigiusz Maciaszek. Pokolorujmy sobie brodę, odmłodźmy się troszeczkę. A czemu nie? Czekajcie, weźmiemy takie, o, może takie jaśniejsze sobie zrobimy, niech będzie. Chociaż miałem się odmłodzić, a wyszło, kurde, jeszcze gorzej. Dobra, w każdym razie. Tak wygląda teraz mój Hunter z tą opaską na łbie. Więc mój Hunter totalnie został odmieniony w tym momencie. Dostaliśmy również achievementa. Wydaje mi się, że nie ma dźwięku za achievement, tak swoją drogą. Powinien być taki swing. Powinien być, ale najwyraźniej nie ma. Dobra, mamy również talenciki, które powinniśmy sobie ustawić, więc jest naprawdę bardzo ciekawie tutaj. Jaki spek moglibyśmy sobie zrobić, nie? Teoretycznie na pewno będziemy musieli zrobić tak, żeby tutaj wejść w Lethal Shotsy, Mortal Shotsy i nauczyć się Aimed Shota. To jest w zasadzie najważniejsze, co powinniśmy się nauczyć. Następnie teraz lecimy w Survival Hunter. To na pewno musimy dać na 5, żeby mieć dodatkowy damage. Myślę, że tutaj movement to jest niepotrzebne, frost trap niepotrzebne. Tutaj trap mastery, czyli zwiększone obrażenia od trapów, dlatego że trapy teraz są bardzo mocne. Reduce all damage taken tutaj i zwiększony damage arcane shota, steady shota i explosive shota. To jest bardzo potrzebne. Survival instincts, to też będziemy musieli sobie wziąć 5 punktów tego. Lock and load tutaj 5 punktów. TNT, czyli damage naszego explosive shota, explosive trapa, black arrowa też będzie. Ciekawe, czy już ktoś w ogóle zaczął robić glyfy. Ciekawe, jak drogie one są, bo w ogóle będzie można. Sobie te glyfy już robić. Teraz już można inskrypcję trenować, więc na pewno znalazło się całkiem sporo osób, które już w zasadzie tą inskrypcję dosyć mocno ruszyły. Więc zobaczmy, czy na przykład one gdzieś tu już są glyfsy. I jestem ciekaw tych cen, jakie tutaj będą za te glyfy. Mam nadzieję, że nie będzie to Okej, nie ma takiej jakiejś super totalnej tragedii. Glyph of Feign Death. Oczywiście te najważniejsze glyfy będą jak najbardziej drogie. Zobaczmy Zobaczmy Explosive Shot, czy będzie. Nie ma. Właśnie nie wiem, jak to powiedzieć. Explosive? Nie ma. No możliwe, że jeszcze nie możemy się tego nauczyć. W tym pre-patchu, tak swoją drogą. Mam jakieś Feign Death, Frost Trapy mnie tak średnio interesują. Teraz tych glyfów to będzie w zasadzie na pęczki. 3000 glyfów dla samego Huntera, chat. Wow. Rapid Fire, gdzieś tutaj Increase Haste from Rapid Fire. Teraz trzeba będzie kupić jakieś odpowiednie te, bo tutaj widzę Rapid Fire, Jezu, ile tego jest! Ja pierdykam, dla samego Huntera mamy 3000 wystawionych aukcji na glyfy. No to teraz będziemy musieli tutaj przekopać. Ja nie wiem, jakie teraz są dostępne. Dokończmy szybko tutaj naszą postać. Killer Instincts, Hunter vs. Wild. Zwiększa increase you and your pet's attack power. Zwiększa attack power i range attack power o 10% do naszej staminy. Już teraz nie intelektu, tylko staminy. Zwiększa tutaj critical strike z każdych ataków. Zwiększony reflex to jest to. Zastanawiam się, czy tej expose weakness nie zrobić tylko na 2 punkty. Dlatego, że jakby Survival Hunter ma to do siebie, że i tak krytuje dosyć często. Więc jakby przy 3 punktach mamy 100% szansy na to, że nasz crit nałoży expose weakness zwiększający attack power o 25% naszego agility. Ja wiem, zabrzmiało to skomplikowanie, ale pokrótce chodzi tutaj na zwyczajnym świecie o to, że nasze crity zwiększają
Atak power na danym celu, więc atakuje, inni sojusznicy atakują go mocniej, ale krytując dosyć często, 66% myślę, że może być. Ja za chwilę zacznę czytać czat, więc ten, czy zostanie na Firemawie? Myślę, że ruszymy dzisiaj też na freshu, zdecydowanie. Zobaczymy, jak to gdzieś tam pójdzie. Zastanawiam się, czy tutaj w ogóle brać Wyvern Stinga po to, żeby wziąć Noxious Stinga, co sprawia, że Wyvern Sting trwa 16%, czekaj. Is also afflicted by Wyvern Sting. Czekaj, Wyvern Sting is dispelled, the dispeller is also with Wyvern Sting lasting 16. Aha, czyli jak zdispelujesz, to wtedy przechodzi ten efekt? Ciekawe. I zwiększony atak na celach. Generalnie o to chodzi, że możemy zwiększyć atak o 3% na celach, które mają Serpent Sting. To jest bardzo opłacalne. Thrill of the Hunt myślę, że też jest całkiem mocnym talentem, który wypadałoby wziąć. Nasze ataki, nasze sukcesywne ataki mają 10% szansy, aby zwiększyć critical strike szanse naszych ataków, to też trzeba wziąć master taktyczny na maksa. Chociaż zaczyna mi brakować tutaj punktów, że tak to ujmę. Critical strike of all attacks on the target affected by frost trap, freezing time. Dobra, sniper tactics teoretycznie można byłoby wziąć. To jest coś, co wypadałoby wziąć. Mamy hunting party, to na pewno musimy wziąć. No i teraz mamy dwa punkty. Tylko czy mi to wystarczy, czat? Ej, czy mi to wystarczy? Ja chyba nie będę miał na tego. O nie, nie będę miał... Nie będę miał na tego, na explosive shota. Ja muszę cały build zrobić od nowa. Jaki ze mnie... Jaka ze mnie pepega! Nie mam explosive shota, dobra. Idę zrestartować talenty. Zapomniałem, że talenty teraz są rozszerzone. Przez co jakby dopiero w okolicach 70 chyba pierwszego albo drugiego levela jestem w stanie wziąć aimed shota. Ale mogę od razu sobie kupić dual speka, to też przy okazji dobrze, że idziemy, bo mamy tutaj jakby spekę i to jest też właśnie dobrze, jacie. Killer tank, DPS damage, zarąbiście. Kazimiera Team, dzięki wielkie za subeczka. Dobry, no dobry, dzień dobry. Witam. Zaraz wydamy moje ciężko zarobione pieniądze, moi drodzy, które nie są definitywnie pieniędzmi za GDKP. I co muszę, żeby pochwalić. I wish to learn about dual specialization. Uwaga, pyk. Moi drodzy, purchase dual specialization 1000 golda. I teraz najgorzej, bo potrzebuję... Teoretycznie zastanawiam się, w jaki sposób ugryźć mounta szybszego. Dlatego, że we Wrath of Lich King pojawia się jeszcze jeden upgrade do latających mountów w postaci 310% speeda, który kosztuje albo 5000 golda, albo musisz zdobyć jakiegokolwiek mounta, który ma 310 speeda. Chociaż chyba tak to działało? Nie. Przepraszam, błąd. Są niektóre mounty, które nie musisz się uczyć szybszego tego. Nie musisz się uczyć szybszego latania, tylko są niektóre mounty, które mają szybsze latanie. Dopiero w kataklizmie bodajże jest tak, że możesz wykupić szybszy tier, dzięki czemu wszystkie mounty jeżdżą z tą prędkością. To będzie tutaj, jest jeden mount, który na pewno jest dosyć, rzekłbym, z jednej strony łatwy do zdobycia. Z World Eventów, jeżeli zerkniemy sobie tutaj, macie What a long, strange trip it has been, czyli ze wszystkich świąt trzeba zdobyć achievementy, gdzie dostajemy fioletowego protodrake'a i ten fioletowy protodrake na 100% ma 310%, na 100% ma 310% latania. No to też... Dobra, zobaczmy, jak dual spec działa, moi drodzy. Activate these talents. Aktywujemy sobie te talenty i teraz jako Hunter możecie grać na przykład jeden spec w Beastmastery, albo... Dobra, nikt nie gra w Beastmastery praktycznie. Jeden w Marksmanie, drugi na przykład w Survivalu, więc no cóż, zobaczmy w takim razie, jak to gdzieś tu będzie wyglądać. Dobra, przekopiujmy sobie w zasadzie ten nasz cały buildzik, który tutaj mamy. Weźmiemy sobie to. Tak szybko przekopiujemy, żeby zobaczyć mniej więcej co, gdzie ma iść. To musimy wziąć na maksa. Jaki gościu, gość nawet nie pamięta, jakie talenty musi wybrać. Czekaj, tu musimy wziąć 3 i 3. 3 i 3, to musimy też wziąć na maksa zdecydowanie. Zastanawiam się, bo tutaj tego nie brałem. Redukuje koszty naszych tych i cooldown wszystkich naszych trapów. Resourcefulness też wydaje się być fajnym, kurde, talentem. Powiem szczerze. W ogóle muszę się chyba jeszcze nauczyć, tak swoją drogą. Tutaj weźmiemy sobie 2. Tutaj weźmiemy sobie tutaj to, na pewno. To musimy Master Tactician wziąć. Black Arrow i nie wiem, czy ja nie mogę się przypadkiem nauczyć lepszego Black Arrowa. Increase critical strike of all attacks on the target affected by frost trap. To tak trochę to bardziej do PvP mi pachnie, o ile dobrze pamiętam. Weźmiemy sobie to na pewno. Hunting Party musimy wziąć na maksa. Weźmiemy sobie to i jeszcze jeden punkt na pewno gdzieś tutaj musimy wydać. Zobaczmy, jak my tutaj wyglądamy z tymi punktami. Tutaj można byłoby wziąć teoretycznie to i sobie wziąć tutaj
nie wiem, explosive shota. I na razie musimy zrezygnować, powiedzmy, z tych tutaj rzeczy i pójść na przykład totalnie w to i na 71 wziąć sobie aimed shota. No i dobrze. 2-3, jak masz ponad 40-50% krita, no to mam około 40% krita, jeżeli założę itemki, nabafuję się i tak dalej, więc raczej powinno być w sumie git. Więc nieźle. Dobra, wiecie co, musimy zobaczyć, a może się nauczymy jeszcze jakieś tutaj umiejętności, bo show all rank of spells. O, nie muszę teraz wszystkich rank mieć, tylko mogę mieć od razu te najlepsze, to dobrze. Zobaczmy, musimy się nauczyć, może tu mamy jakiś steady shot. Ja nie miałem przypadkiem steady shota rank 2? Ej, co jest ty? Ty steady shot rank 1, muszę nauczyć się jeszcze raz? Przecież mam rangę drugą, to po co mi pierwsza? Kill shot dopiero na 71. Disengage, moi drodzy, działa w końcu tak, jak działać powinien. Czyli odrzuca nas, jeżeli jesteśmy w kombacie. Zaraz zobaczymy, czy on ma taki standardowy delay jak kiedyś. Dobra, Black Arrow widzę, że tutaj ma. Deterrence jest! O, deterrence, ale super, kurde, w końcu jakaś defensywka. Wyvern Stinga, możemy sobie wziąć lepszego Wyvern Stinga. Co tu jeszcze mamy? Explosive Shot ranga 2, Wyvern Sting ranga 3, 4, 3, tak? Tutaj to. Nie wiem dlaczego niby. Kurde, chcą ode mnie pieniędzy za coś, co jakby już zapłaciłem. Haha. Ciekawe. Okej, woli jeszcze, nie? Od woli w głowie się, moi drodzy. Pierniczy. No i woli w końcu też jest dobrym czarem. W końcu dobrze będzie działał. Dobra, wiecie, zobaczymy, nauczymy się, bo pewnie będzie mi to blokować kolejne jakby progresje. Dobra. Let's go. Zróbmy teraz tak, ustawmy sobie tu wszystkie czary. Larka jest, to jest. Conclusive shot. Woli jest. Od woli mówię się. Dzioli. Teraz musimy to dać tu, to damy tu, czyli steady shota sobie damy na ten guziczek, a następnie disengage'a już mam. Explosive shota ranga druga dam tutaj. Teoretycznie nie jest mi potrzebny arcane shot, chociaż arcane shot już chyba nie dispeluje ten, więc arcane shot jest mi kompletnie niepotrzebny, bo to w zasadzie też zadaje elemental damage, więc nie jest to potrzebne. Bardzo ważny trap, moi drodzy, explosive trap jest bardzo, bardzo mocnym trapem i bardzo przydatnym trapem, gdyż iż ponieważ nie wiem, czy ten multishot nie będzie jako część rotacji tutaj. Więc super. No i przy okazji tutaj powinny być kukiełki. Są kukiełki? Są kukiełki! Ich w ogóle nie było, ile dobrze pamiętam, nie? Tak mi się wydaje, że ich tutaj nie było. Ale one mają level 80. Tu jest 70. Dobra, to jest idealnie dla nas. Zobaczmy więcej, jaki damage. Zobaczymy, czy ja tutaj mam wszystko ogarnięte. Aspekt od Dragon Hawk jeszcze chyba tego nie mam. Deterrenca w ogóle ustawimy sobie tutaj. Black Arrowa mam. Zaraz zobaczymy w ogóle, jaki lepszy damage jest z Explosive Trapa, czy... Dobra, zaraz zobaczymy, czekajcie, walnijmy Explosive Trap, zobaczmy, czy w ogóle działa mi tutaj ten. Dobra, nie, bo tutaj widzę, że dwa targety się nam, kurde, robią. I damage mi tutaj nie zlicza. Kurde, nie działa mi damage meter. Czemu? Ja pierdzielę. Jak mnie to śmieszy, że dawno, że niedawno był wielki quit WoWa i płacz na Blizzarda, teraz Blizzard liznął streamera, ale co liznął streamerom? Nic nie liznął streamerom, ja grałem sobie w międzyczasie, kurczę, tego. Nie wiem dlaczego, ale mi nie działa mój damage meter, może kurce... Kurs Forge'a może, zobaczymy, czy jest jakiś kurczy update'ik do tego, bo chciałem sobie ten... No bo damage to musi być naprawdę świetny. Dobra, czekajcie, robimy tak. That ability isn't ready yet, steady shot! Let's go! Najlepsze jest to, że we Wrath of the Lich King nie trzeba już zwracać uwagę na timery, bo zobaczcie, że już nie ma czegoś takiego jak klipowanie naszych czarów. Więc teraz nie da się klipować, przez co po prostu można kastować, kiedy się chce steady shota. Zobaczcie, ja zacząłem kastować steady shota, a autoshot leci mimo tego, że kastuje. To jest najlepsza rzecz na świecie, bo nie musi się już skupiać praktycznie na niczym. Tylko po prostu lecisz totalny damage, ale już widzę, że damage jest niezły. Widzę, że damage już jest bardzo fajny. Zrobimy za chwilę sobie ten parę daily questików po to, żeby zobaczyć, jak gra się postacią właśnie tutaj. Ale gość ma tutaj też fajne, widzę, rzeczy. Z mele tak samo z autoatakami. Wydaje mi się, że chyba mele nigdy nie miały takiego problemu. Wydaje mi się, że tutaj chodzi o to, patrzcie. Zobaczcie, teraz jest strzał i patrzcie. Teraz normalnie bym się sklipował, widzicie? Kwestia wygląda w ten sposób, że wcześniej jak zaczynałeś kastować i miał się pojawić autoatak, to przez to, że kastowałeś, ten autoatak nie leciał, czyli sobie go klipowałeś. Przez co traciłeś DPS, jak kastowałeś w nieodpowiednim momencie. A teraz zobaczcie, tutaj była taka czerwona linia, która oznaczała, żeby nie kastować niczego, bo się sklipujesz. A teraz patrzcie,
I teraz zaczynam kastować. I mimo, że kastuję, to on i tak strzelił. Widzicie? Autoshota. I teraz zaczynam kastować. I mimo, że kastowałem, on strzela. Więc to jest, kurde, tak genialna zmiana. Jest naprawdę bardzo, bardzo fajne. Więc genialnie. Zobaczmy kurs Forge'a. Generalnie kurs Forge'a to ja nie polecam, bo uważam, że up to date, recently. Details damage matter. Do niby 3-4 jest tutaj ten recount. A, czekaj, a może ja powiem BCC Classic? Okej, dobra, update all. To ja już widzę. Ja tutaj nie zupdate'owałem tych addonów, co trzeba, ale mam nadzieję, że ending in queue. Dobra, tutaj mam kolejkę i mi się wszystkie addony mi się teraz update'ują do game version 2.5.4. O, to chyba nie tak powinno być. Niby Votulk Classic. A czemu Votulk Classic nie ma tego sync? Synchronize. Zaraz zobaczymy. Nie wiem czemu, ale nie przegrały mi się VOT, a bo to jest VOT Classic Beta, a BCC? To jest jako Classic po prostu. Dobra, jak to się zupdate'uje, bo tu może wy nie widzicie tego, ale generalnie VOT Classic jest oznaczony jako VOT Classic, tylko to jest Beta, więc okej. Okay. BCC to addony z wodka, tak, BCC to addony z wodka, tak. Ja tutaj nie update'owałem tego, więc zupdate'owałem sobie teraz, zobaczymy jak zrobię reload. Powinny się ładnie teraz zupdate'ować. Nie ma addonów jeszcze? Są, już dawno są addoniki poupdate'owane. Na 3-4 one tu powinny być, tak mi się wydaje. Zresztą, nie, czekajcie, bo one są na 2-5-4 tylko i wyłącznie. To widzę, że chyba jeszcze CurseForge... WoW App chyba po prostu też nie działa, to nie było coś takiego z tym WoW Appem. Że on po prostu przestał działać. Zaraz zobaczymy, czy mi działa addon. Nie działa. Dobra, czyli widzę, że te addony trzeba jakby bezpośrednio jakoś sobie tutaj ogarnąć. Nie ma jeszcze dowodka. Wydaje mi się, że powinno być, nie? Powiedz mi, jak ogarnąć autoryzację konta, bo nie mogę się zapisać na Dungeon Vendor, bo wyskakuje mi jakaś autoryzacja SMS. To musisz na koncie swoim zrobić, nie? Ja mam CurseForge, mam już na 3-4. No właśnie, czekaj, bo tutaj wydaje mi się, że jakby coś tutaj jest nie działa. Scan computer for game, repair... Bo tutaj on uznaje, że to jest po prostu, że ten Votulk Classic to jest jakby The Burning Crusade, więc coś tutaj widzę, że jest nie tak. Musiałbym to jakoś przemianować, przerobić, tak mi się wydaje. Ale dobra, wiecie co, addony są nam teraz tyle potrzebne, że niepotrzebne. Moi drodzy, Group Finder również się pojawił. Wygląda on mniej więcej w ten sposób i ten Group Finder generalnie wygląda w ten sposób. Czekajcie, o. Mam nadzieję, że w ogóle widzicie. Group Finder wygląda w ten sposób, że możecie oczywiście zapisać się, macie też tutaj indicate that you're welcome new players into your group, czyli tutaj możemy sobie zaznaczyć, że zapraszamy również nowych graczy. Myślę, że nikt poważny na świecie nie będzie tego zaznaczał, nie ma szansy. A jeszcze talenty peta muszę ogarnąć. Mam tutaj, zobaczcie, damage meter i możemy na przykład na Azure Neruba się zapisać, ale powiedzmy, że chcemy zrobić sobie, nie wiem, dajmy na to Slave Pens, tak? Możemy napisać tutaj, że jestem Survi Hunter, List Self i w tym momencie pokazuje mi, kto jest zapisany na Slave Pensy i jest zapisany nikt, moi drodzy. To są heroiczne dungeony. Natomiast tutaj można oczywiście też Browse Group, czyli powiedzmy Burning Crusade Dungeons. Możemy sobie po prostu, nie musimy się zapisywać, tylko możemy sobie wejść na przykład w heroiczne dungeony i zobaczyć, kogo tutaj jakby, kto jest poszukiwany. Dlaczego tego nie mogę zamknąć? Tu. I zobaczcie, że tutaj mamy co? Shadow Labyrintha. Oni idą sobie na Shadow Lapsy, na przykład Heroic Dungeon, Shadow Lapsy. Możemy się tej Request Join, czyli dołączyć, albo możemy zostać po prostu jako zalistowany i ktoś może nas zaprosić, więc możemy albo zostawić swoją aplikację, jeżeli ktoś będzie chciał nas zainwajtować, albo możemy próbować się dostać do jakiejś grupy, więc jest to takie przystosowane do Wrath of the Lich Kingowego standardu Group Finder, który znajduje się w retailu, więc można powiedzieć, to jak wyszukiwarka do Mythic Plusów. To jest dokładnie to samo, nawet nie do Mythic Plusów tylko, dlatego że no tutaj jeśli o to chodzi, to również możemy poszukiwać na inne aktywności. Czekajcie, bo tu Group Finder, delist, okej, okay, jak się zdelistuje, robimy bug i teraz możemy zobaczyć, rajdy sobie gdzieś tutaj zaznaczyć. Burning Crusade, zobaczmy, co my tutaj mamy, Black Temple, Zul'aman, Karazany, zobaczcie, o, no to ludzie tutaj szukają, używają tego, myślę, że jest to dosyć wygodne. Wygodna rzecz, tu na Karazana widzę sobie, szukałem jakieś grupki. Ciekawe. Zdelistujmy się. No i mamy też również jakieś questy. Nie wiem,
Isle of Quel'Danas, zobaczmy, czy ktoś się zapisuje. Nikt. Nikt. No, to jest takie, nie wiem. Oni zrobili to po to, żeby po prostu było, ale raczej nikt nie będzie tego używał. No chyba, że może jakieś PvP. Hala? A, bo to są outdoor, world PvP. Zobaczmy na Battleground list cel, zobaczmy, czy ktoś szuka. No tutaj ludzie sobie szukają jakieś tej rzeczy, no chyba, że ten. No, w każdym razie jest to oczywiście takie coś, więc całkiem spoko. Również trzeba ogarnąć tutaj talenty naszego peta. Mój pet jest kategorii, teraz jak z tego co widzę, to jest Cunning chyba. To nie jest Ferocity, tylko to jest Cunning. I... tak, dobrze patrzę? To jest Cunning, tak dokładnie. Cunning pety zazwyczaj miały to do siebie, że one były bardziej pod PvP, one miały takie użytecznościowe rzeczy, chociaż też mogą być używane do DPS-y. Najlepsze są Ferocity, czy jakieś koty i inne tego typu rzeczy. Również pety chyba już nie mają tych takich swoich... nie mają takich swoich umiejętności... takich jakby, że tak to powiem, rasowych, więc można teraz już wziąć sobie jakiegoś wilka i tak dalej, nie trzeba brać konkretnie tego, nie? Jest jakiś beast exotic do złapania dla BM-a? Tak, jest na przykład Uvoros. Możecie sobie pójść, może powinniśmy to zrobić, może musimy pójść i stejmować sobie Uvorosa, co? I to by było zajebiste. To jest, Uvoros jest takim dwugłową bestią, która znajduje się w Shadowmoon Valley, ale też jest jeszcze Kurken, ten na Draneńskich Wyspach. Ciekawe, czy teraz jak się tejmuje peta, to ten pet automatycznie jest levelowany do 5 leveli poniżej Huntera. Nie jestem pewny, czy to tutaj wprowadzili. W każdym razie, gdybyśmy chcieli wziąć, to nie wiem, wzięlibyśmy sobie tutaj Cobra Reflex, stamina naszego peta, armor naszego peta. Nie, weźmy sobie dash, weźmy sobie tutaj pet collar, czyli zwiększony damage o 9%, następnie cooling the herd, czyli bite, smack i tak dalej. Zadają Critical Strike, dostajemy 1% zwiększonego damage'a, 2%, 3% więcej damage'a. Tu mamy nasz pet, zadaje 8% więcej obrażeń dla celów, które mają poniżej jakieś tam z danego zdrowia. To jest Bullheaded, Remove Moving, to jest taki do PvP bardziej, ale możemy sobie wziąć tutaj 2T, całe T. After using ability, the next will cost no focus. To jest całkiem ciekawe. Następnie mamy co tutaj? Jeden Wolverine Bite. Czyli jakiś tutaj dodatkowy ten, Inspiring Restore... A, to jest coś co... Roar of Recovery, to jest całkiem spoko, przywraca całkiem sporo many. To brzmi całkiem fajne. Critical Strike cannot be dodge, block or parried. After a Critical Strike. Ciekawe, czy to jest taki mocny. Wziąłem sobie ten Roar of Recovery, myślę, że to będzie najfajniejsze. Dobra, czekajcie. Musimy ustalić sobie jakiś spek i pójść tego Kurkena ogarnąć. Let's go! Dobra, wznowiłem tutaj nagrywanie i właśnie ustawiłem sobie speka Beast Mastery, który znajduje się tutaj. I Beast Mastery teraz właśnie sobie zaraz stejmujemy jedną z egzotycznych bestii. Wydaje mi się, że jeśli chodzi o egzotyczne bestie, to tylko są dwie, albo nie wiem, czy Corehounda można gdzieś tam z tego. Pewnie jakbym się uparł, to na Molten Core dałoby radę również i to ogarnąć. I tego, no nie wiem, zaraz zobaczymy, jak to ci tam będzie wyglądać. Tak swoją drogą wydaje mi się, o ile dobrze mi się wydaje, to w tym momencie nie potrzeba już quiverów. Na zasadzie quiver chyba dla hunterów nie jest już potrzebny, gdyż nie daje już bonusów, które dawał wcześniej w postaci zwiększonego haste'a na korzystanie, więc muszę wymienić tutaj mojego warg quivera i go po prostu sprzedać. Więc Chimera Sferalas. Chimera też jest egzotyczną bestią, zdecydowanie. Devil Zaur Vungoro, tak jest, ty, może musimy pozdobywać właśnie te pety. Tylko cały czas zastanawia mnie to, bo problem jest taki, że jeden z takich pierwszych bestii, które można sobie tutaj ogarnąć, jest między innymi właśnie tutaj ten nasz Kurken. To jest dwugłowa bestia, tylko o ile dobrze pamiętam, normalnie było tak, Mujas, kurczę, dobre. Zgłosił pan maga do urzędu skarbowego za zdecydowanie. Zdecydowanie. Pan nie wydał mi, kurde, tego paragonu. Moi drodzy, idziemy do Blizzarda. Chociaż znając Blizzarda i wyciąganie, kurczę, konsekwencji jakichkolwiek, no to... to XD. I can't. Okej. Okay. Tamebeast, zobaczymy, czy level 12, czy on się podbije, bo zazwyczaj pamiętam, od któregoś momentu w World of Warcraft było tak, że pet levelował do 5 leveli poniżej Huntera. Im trzeba było go dolevelować. Więc zaraz zobaczymy. Spirit Beast z Ashen Vale, znaczy z Derekshire. Tak, jest ten jeden taki, zdecydowanie. Jest, uwaga. Jest, 65 level, moi drodzy. Udało się. Moi drodzy, udało mi się, kurde, ale zajebisty, ale fajny. I one, te akurat mają tutaj Lava Breath. Nie wiem, czy Chimery też przypadkiem nie mają jakiegoś Lava Breatha. Z Darkshore, a nie przypadkiem... Był taki duch, te bestia, nie? Więc elegancko. Dobra, zobaczmy naszego tutaj peta. I to jest tak swoją drogą Ferocity. Dobra, musimy w ogóle
ogarnąć sobie najważniejszego glyfa. Myślę, że to zrobimy sobie teraz w Exodarze. Najważniejszy glyf, bo jeszcze tego tutaj nie ogarnąłem. Tego systemu, w ogóle ja nawet nie... A, tu są te glyfy, dobra, nieważne. Minor glyf, który sprawia, że nie trzeba już karmić naszego peta. Dlaczego nie trzeba karmić naszego peta? Dlatego, że jest glyf, który sprawia, że Mend Pet, czyli leczenie naszego peta, daje zadowolenie naszemu petowi. W ten sposób nie trzeba po prostu tutaj już nigdy go karmić. Możemy go głodzić, ile wlezie. Dajmy mu tutaj Cobra Reflex. Dajmy może mu, nie wiem, Dash. Myślę, że będzie całkiem spoko. Bloodthirsty. Increase happiness by 5%, increase your pets, attack by 10% increase. To jest takie, myślę, że mało potrzebne, bym powiedział. Dziękuję panie Bodzion, dzięki za Twitch Prime. Wyjmiemy sobie tutaj to, pulling the herd. Dodatkowo pamiętajcie, że jako Beastmastery dostajecie nieco więcej talentów dla waszego peta. Myślę, że to jest chyba tutaj. Proszę bardzo, właśnie tutaj to macie. Nie dość, że dostajemy możliwość tejmowania egzotycznych bestii jako Beastmaster, tutaj ostatni talent, to na dodatek jeszcze dostajemy 4 dodatkowe skill pointy w drzewku talentów dla tego Huntera, dlatego tutaj po prostu to jest fajne. Mamy po prostu więcej talentów do ogarnięcia. Rabbit, going to frenzy, chance to increase the power by 5%. To jest całkiem okej. Tutaj mamy jeszcze Call of the Wild. Increasing your... O, to też będzie całkiem dobre. Coś tu jeszcze możemy z tyłu sobie wziąć. Jakiegoś takiego, nie wiem... Może jakieś troszeczkę armora, może... O, Boar Speed. Weźmy sobie Boar Speed. I następnie mamy tutaj zwiększony damage o 3% albo... Increase the contribution your pet gets from your stamina and attack power by 15%. Okej, czyli dostaje teoretycznie więcej ataku albo 3% więcej damage. Weźmy sobie Shark Assault. On chyba wraz z levelem jeszcze powinien dostać jakieś tam talenty, o ile dobrze pamiętam, nie? Karmisz peta przyjaźnią, zdecydowanie, tak. Co tak głośno tupa? On tak tupa. On tak du. Dobra. To mój pet, moi drodzy, to mój pet. Dobra, zaraz zobaczymy, czy tutaj ment pet. Patrzcie, a tu jakieś banki, tutaj ludzie widzę, że tutaj sobie bankerują. Zaraz pójdziemy i sobie zobaczymy, jak taki Beastmastery, jak taki Hunter będzie sobie nawalał. Później może zrobimy sobie Death Knighta. Później zrobimy sobie świeżą postać. Świeżą postać na tym, na Fresh Serverze. Zobaczymy, ogarniemy. Bardzo Exodal lubię. Mend Pet. Zobaczmy, czy Glyph of Mend Pet jest. Ale szumowiny jedne. Dobra, czekajcie. Mend Pet. A to jedne, kurde, gnojki. Patrzcie, 60 golda liczą sobie za ten, bo wiedzą, że każdy będzie tego potrzebował, kurde. Okej, okay, wait, uwaga, coś ten... Udało się kupić, dobrze. Czy ja mogę teraz tutaj na przykład searchować jakieś glyfy na podstawie... W ogóle ten teraz auction będzie tak zalagowany, że to w ogóle będzie jakaś totalnie poezja. Waiting at most 6 seconds longer? Co jest? Dobra, reset, dajemy. Shopping. Export, import, new shopping list. Okej, okay. Max level, quantity, item, class, weapon, projectile, quiver, glyphs, hunter. Okej, okay. Search. Zaraz zobaczymy, jakie tutaj uda się ustalić ten. O, Rallying Cry za chwilę będzie. Nieźle. Na DBM ustawione. Ale widzę, że tutaj coś mi tutaj nie działa. Reload. Seek of the path of the light. Teraz auction house będzie totalnie w ogóle zawalony. Jak sami możecie zobaczyć, ledwo to w ogóle działa. Dobra, czekajcie jeszcze raz. Robimy shopping, robimy sobie ustawienia, robimy sobie klasę przedmiotów jako glyfy dla Huntera i zobaczmy, jakie uda się tam znaleźć. Okej, okay, udało się znaleźć jeden. Glyph off. Zobaczmy, czy uda nam się renew lightning ball. Ale to przecież miało być dla Huntera. Perkele, czekajcie jeszcze raz. Glyphs Hunter. Search. Zaraz zobaczymy, czy może uda nam się... Czemu tego Hunter's Marka mi pokazuje? Ja się pierdykam. Nie wiem, jakie glyfy w ogóle sobie wziąć na tą moją postać. Serpent Sting. Zobaczmy Serpent Sting. Jest. Niby za jednego golda. Jest. A zobaczmy sobie Bestial Wrat. Bez addonu wyszukaj. Boże. Bestial Wrat. Źle napisałem. Bo masz glyfy bez addona, wiesz co? Ja wiem, że mam, tylko chodzi o to, że przeszukiwanie... Ja chciałem po prostu listę wszystkich glyfów, które są dostępne dla Huntera, bo jeżeli ja sobie wpiszę teraz, patrz, wejdę sobie w glyfy, wejdę sobie w Huntera i zrobię sobie search, to w tym momencie będzie to wyglądać w ten sposób. Mamy 3100 aukcji
Jak ja będę chciał znaleźć ten jeden, bo ja nie wiem, które są dostępne, a które jeszcze nie. No widzę, że nie działa. Próbowałem. Hunter's Mark tutaj jest jakiś, kurczę, ale to tak, powiem szczerze, nie wiem, jakie grywki można byłoby sobie dobrać. O Jezu, ktoś już mówi, że jest kolejka do ładowania. Glyph of Mending, Hunter's Mark. Zobaczmy, najdroższe ile kosztują. Po najdroższych pewnie będziemy w stanie zlokalizować te najbardziej użyteczne. Ja myślę, że to nawet nie jest głupi pomysł. Myślę, że po najdroższych znajdziemy te, które są teraz najlepiej sprzedawane. Jak mi się wydaje. Najdroższym jest Multishot. Z tego co widzę. Cooldown Multishota. To jest Disengage. Ten Multishot. Mend Pet. Ciekawe. Widzę, że tu nie ma jakichś takich super ten. Explosive Shot. Będzie czy nie będzie? Nie będzie. I kupi krapa za ten. Tak szczerze powiedziawszy, powiem... Czekaj, na dole masz load more results. Czekaj, a było tam coś takiego? Czekaj, no to jeszcze raz zobaczymy szybko. W takim razie glyph of item level. To będzie to. Search. Okej, zobaczmy co tutaj uda się znaleźć. Load more results. Więcej rezultatów. Więcej. Aha, bo pewnie tak dużo tych glifów na Hunter's Marka jest, że pewnie 3000. O Jezu. Pewnie ze 3000 aukcji to jest jakiś, to jest ten Hunter's Mark. A reszta aukcji to jest... Oh my god, my tu będziemy siedzieć godzinę. Ja pierdykam. Dobra, zaraz zobaczymy. Szefie, co boostować? Nic nie boostować. Najlepiej nie kupować boosta w ogóle, moi drodzy, szanujcie się. Levelowanie w wodku jest bardzo szybkie i dodatkowo macie 50% szybsze levelowanie, więc jesteście w stanie wylevelować bardzo szybko waszą postać, przez co zróbcie to po prostu samemu. Szanujcie się i swoje pieniądze. Bez glyph off, bo jeszcze przez to może się psuć. Myślisz, że to może się przez to psuć jeszcze? Wydaje mi się, że nie. Dobra, jesteśmy na 8 stronie, chociaż tych stron to może być tak dużo. Wiecie co? Wotylk... Pre-Path Hunter Guide. Zaraz zobaczymy. Survival Hunter i Pre-Patch. Dobra, zobaczymy Survival Hunter, jakie na przykład on glyfy tutaj będzie. Glyph of Hunter's Mark i Glyph of Serpent Sting tutaj pokazuje, żeby sobie wziąć, ale... A dobra, a zobaczmy Beastmastery. Volk Hunter Guide, Marksmanship. Beastmastery, Pre-Patch, Volk Guide. Dobra. Icy Veinsy zobaczmy. Glyph of Bestial Wrath. Okej, okej. Dobrze, ale to jest już na co? Na level required 70. A, bo tu jeszcze każe ci troszeczkę ominąć to. Trochę tak. Dobra, ale na przykład nie byłem w stanie znaleźć Bestia raz. Może Steady Shot byśmy znaleźli, co? Dobra, bo tutaj przeszukuję 10 tysięcy stron. I właśnie zalagowałem pewnie u Synhausa. Zobaczmy. Hunter Glyph i teraz będzie, zobaczmy sobie City EAD. Steady. Zobaczmy, czy Steady Shota mi tej znajdzie. Nie ma. Glyph. Of Steady. Glyph of Steady. Nie ma. Glyph of Bestial. Glyph of Bestial. Bestial Wrath. Wydaje mi się, że też chyba nie będzie, nie? Dobra. Okej, możemy to podsumować, że glyfów na razie po prostu nie ma. Jeszcze dopiero, wiecie, ruszył prepatch, więc może jeszcze po prostu nie odkryli tam ludzie, ale ten, kto odkryje, że tak to powiem, te glyfy, te takie dobre, to będzie, kurde, żyła złota dla niego, nie? Tak, już dałem nazwę skilli, ale tutaj nie ma. Dobra, zobaczmy. Ten glyf powinien normalnie tutaj w praktyce działać. Leczymy naszego peta. No i przy okazji muszę wziąć sobie jakiegoś buga tutaj ogarnąć. Pizza shell. Nie wiem, jaki drugi bug mógłby być tutaj, kurde, użyteczny, że tak to ujmę. Dobra, ale tu mamy spirit bond i dobrze, zajebiście. Dobra, wiecie co, pójdziemy zobaczyć, jak gdzieś tam wygląda w takim razie granie na Wrath of the Lich King, nie? Większość glyfów dopiero na North End dropi. Tak, dopiero tam... Znaczy, kwestia jest taka, że tam trzeba po prostu, żeby odkryć dane gryfy, trzeba zrobić jakiś tam ten research, nie? Coś tam takiego jest. Dobra, jesteśmy tutaj. O nie, muszę, kurczę, zrobić sobie komendę, muszę zrobić sobie makro na latające mounty. No i to jest właśnie to. Dobra, czekajcie, weźmy sobie płaszczkę tutaj, akurat mam ustawioną, to pomogę sobie tą płaszczką w zasadzie polecieć, nie? Co zrobić, jak już się wbije 80 level na wodku? Zaczynasz zdobywać gear, robisz reputację, kupujesz tabardy, farmisz sobie heroiczki, profesję sobie rozwijasz, dużo rzeczy jest do roboty, nie? Koleżka 1500 zł na fresh server? Naprawdę? O nie.
Najgorzej. A ja chciałem właśnie tam pograć. Powinienem tam już siedzieć i kurde levelować, co? A się zająć kurde tymi rzeczami jakoś inaczej. Dobra, wiesz co? Zrobimy sobie jedną rzecz, bo zastanawiam się, czy got my mind on my money. To co tutaj jest, czekajcie, tutaj to w general. Czy to tutaj przypadkiem nie jest, loot 5000 golda. Czy to jest lootowanie też z questów? Questy też się do tego liczą? Nie jestem do końca pewny. Ta gra jeszcze żyje? Nie, ta gra absolutnie nie żyje. Jestem ciekaw, zaraz bym zrobił jednego questa. Zobaczymy jak będzie. O, dziękuję bardzo kochanie. Jeszcze raz? Dobrze. Kuleczki. Opa kochanie. Zamykaj mi drzwi. A czekaj Moniczka. Sekundka, czekaj. Zapłać! Tak jest, dokładnie. Bo te 50% expa jest na przykład miesiąc do premiery, czy jakiś dany... Do premiery. W momencie, gdy będzie premiera, to zniknie. No, to też trzeba powiedzieć, nie? Ale jaki ty masz bebech? Gapisz mi się na bebech? Czat, wy chyba niepoważni jesteście, że mi się gapicie na bebech. Dobra, czekajcie, przesunę troszeczkę kamerkę. Zaraz zobaczę. Dobra, wiecie co? Wziąłem tutaj parę questów. Na razie nie będę robił ich wszystkich. Mamy jakiś portal reading emissary of hate burning legion demon. Teraz zobaczmy jak będzie wyglądał damage tej naszej postaci. Czekajcie, weźmy sobie to. Zobaczmy jak będzie wyglądać damage. Tylko niech mój pet stanie się bardziej happy. Dobra, jak mogłeś powiedzieć, że kiedyś miałem lepszy brzuch, co? Jak mogłeś... No... Ja nie miałem lepszego brzucha, ja teraz mam super brzuch. Dobra, Ale damage! O Jezu, jak te moby teraz ja pierdzielę. Ale te moby znikają. O mój Boże. Ale te moby znikają, ty. Widzieliście to? Bum, bum. Ty no po prostu ja kurde się zmiatam je z powierzchni kurde planety. Ty no powiem wam, jestem w szoku. Naprawdę fajnie. Ciekawe, czy level mojego peta w ogóle tak swoją drogą leci. Leci! Zaraz zobaczymy, ile za jednego moba, bo ja muszę przelevelować tego peta. Żeby sobie mieć, w ogóle muszę go jakoś nazwać. Dobra, uwaga, czy on tutaj coś dostał tego expa? Dostał, ej, on całkiem sporo expa dostaje, powiem szczerze. Pewnie trzeba by pójść na jakąś instancję, pewnie szybko by poleciało, nie? Ale powiem wam szczerze... Zajebisty damage. Naprawdę bardzo, bardzo przystępny damage. Zerknąłbym sobie jeszcze, jak to będzie wyglądać na tym tutaj. Tylko teraz, jak zmienię speka, a czy nie ma przypadkiem takiego skilla? Czy on był we Wrath of the Lich King? Na tą call pet. Kurczę, czy to nie było przypadkiem we Wrath of the Lich King, żeby tego peta gdzieś tam... Czekaj. Wydawało mi się, że call stable pet chyba coś takiego było, nie? Okay, stable master, zobaczmy czy to będzie jakiś stable... Jest stable master. Czy będę grał? Na razie tylko wziąłem sobie tego peta, żeby zobaczyć jak będę walczył, no i sobie stejmować go, bo jest też taki nowy feature, nowy feature, future. Dobra, kolpet. Czekaj, no co jest? Nie zmieniło. A to masz z Curse Forge'a? Wiesz co, ten Curse Forge mam zbugowany, dlatego że on mi wykrywa... O, już teraz dobrze? Dobrze. On mi wykrywa, że tak to powiem, wodka jako tebeca i nie chce mi zupdate'ować rzeczy. Musimy sobie to ogarnąć, nie? Jak nazwiesz tego peta? Właśnie nie wiem. Ale na pewno trzeba będzie go jakoś nazwać. Dobra, zobaczmy teraz jak będzie wyglądać DPS w survivalu. Dobra, uwaga. Oj, czekaj, bo nie mam many. Nie ma bady! Dobra, au. No właśnie, teraz przecież działa zupełnie inaczej tego, Viper Sting. Znaczy nie Viper Sting, tylko aspekt od Viper. On teraz, w tym momencie Viper Sting wygląda w ten Viper Sting. No, ten wygląda aspekt do Viper, że zmniejsza zadawane obrażenia, ale regeneruje bardzo mocno, zobaczcie, many. Już mam 70% many. Dobra, zobaczmy teraz, jak to będzie wyglądać. Odpalmy sobie tutaj. Robimy sobie raz, robimy sobie dwa. I odpalamy. Też bardzo przystępnie. Nie wiem, co będzie robił lepszy damage ostatecznie,
Ale no na mobach jest bardzo podobnie, nie? Więc zajebista sprawa, kurde. Puszek! Komornik? O kurde, komornik, zajebista nazwa. Bardzo mi się kojarzy, kurczę, z książkami Michała Gołkowskiego. Czekam właśnie, bo z tego co wiem, to już została wypuszczona Arena Dłużników 2, ale jeszcze nie ma audiobooka. Czekam na audiobooka. Nie, powiem szczerze, damage turbo kozak, nie? Jaki serwer, to jest akurat Firemav. To jest akurat Firemav. Najgorzej, że teraz jakbym chciał nawet przejść na tamten serwer, to nie wiem, czy byłbym w ogóle w stanie nawet przejść na tamten serwer, chyba, nie? Dobra, czekajcie, czy ja mam tutaj tego... Aha, bo tu jeszcze muszę ten portal zamknąć. Dobra, wiecie co, na razie sobie tutaj to skończymy. Przejdźmy sobie do dalszych aktywności. Wam, Next Life, dziękuję za oglądanie mojego pierwszego wejścia na Wrath of the Lich King Pre-Patch.